Witajcie na kanale Studiopatów. Dzisiaj mamy 25 listopada, rocznica bitwy pod Opatowem. Bitwa ta stoczona została 25 listopada 1863 roku podczas powstania styczniowego. Powstańcy, wykorzystując fakt, że rosyjskie wojska wyruszyły z Opatowa w kierunku Lasów Iłżeckich, gdzie koncentrowały się oddziały powstańcze pod dowództwem generała Józefa Hauke-Bosaka, zaatakowali Opatów z trzech stron. Garnizon rosyjski, liczący około 180 żołnierzy, nie dał rady odeprzeć ataku i Rosjanie zostali wyrzuceni z Opatowa. Po zarekwirowaniu pieniędzy z kasy powiatowej wraz ze zdobyczną bronią, amunicją oraz 5 jeńcami, powstańcy wycofali się w kierunku Suchedniowa. W tej bitwie po stronie polskiej poległ tylko porucznik Tyszkiewicz. Znajdujemy się właśnie pod domem, gdzie właśnie mieścił się Urząd Powiatu. Tutaj mamy widok na tablicę pamiątkową z 1985 roku. Niestety warunki tutaj przy ulicy Kilińskiego są trudne, bo ruch jest duży, zwłaszcza ruch samochodów ciężarowych, ale jakoś udało mi się nagrać ten film. Jedna tylko uwaga dla naszych władz, aby może pamiętali też o upamiętnianiu tych zwycięskich bitew, w którym nam się udało i w których odnieśliśmy sukces, a nie tylko tych, gdzie podnieśliśmy klęskę. Dziękuję bardzo.